dzisiejszym programie opowiemy o 38. rocznicy strajku generalnego na Podbeskidziu, o konkursie wiedzy o Solidarności oraz o rozmowie związkowców z politykami na tematy pracownicze. Kilkaset osób przybyło na 38. już rocznicę zakończenia strajku generalnego na Podbeskidziu. Jest to okazja do wspomnienia tamtych trudnych chwil. Gdyby nie Solidarność, proszę pana, to byśmy dalej pod sowieckim butem siedzieli, wie pan? Solidarność ta lat 80. to była Solidarność właśnie walki o niepodległość. Pod przykryciem Związku Zawodowego. No to był taki rzeczywiście karnawał tej Solidarności i to się wszystko odbijało na życiu. Rodziła się taka solidarność nie związkowa, tylko międzyludzka. Prawdą tego czasu to było to 10 milionów ludzi, którzy stało za tym wszystkim, a myśmy tylko w mniejszym czy większym stopniu byli wykonawcami pewnych czynności. Źródło słów łacińskich słowa solidarność oznacza nie mniej, nie więcej, ale właśnie mocny. Podbeskidzka Solidarność skupiona w strajkowej centrali mieszczącej się w historycznej sali Mewelana pokazała całej Polsce, że faktycznym wydarzeniem jest społeczeństwo. Co nas wtedy cechowało, to szacunek do drugiego człowieka. Poznałem wtedy mnóstwo pięknych ludzi, odważnych, którzy potrafili się zachowywać przyzwoicie w tych nieprzyzwoitych czasach. Wielu z nich spotkałem dzisiaj na tej sali, starszych o te 30 kilka lat, ale nadal z tym samym błyskiem w oku. To jest wasz dzień. Wasz dzień chwały, wasz dzień zwycięstwa. Impreza zorganizowana wspólnie z oddziałem katowickim IPN była okazją do wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Odznaczenia te ponad 40 osobom sprzeciwiającym się w różnych formach komunistycznej dyktaturze w latach 1956-1989 wręczył prezes IPN Jarosław Szarek. Przekonaliśmy społeczeństwo, że walka nie może odbywać się o następną podwyżkę, ziemniaki na zimę czy kapustę. Bez wolności i suwerenności nasze społeczeństwo będzie zawsze społeczeństwem niewolników. Upominano się o prawa świata pracy gwałcone w systemie komunistycznym, który na sztandarach na wszystkie strony odmieniał przymiotnik robotniczy, ale godność robotniczą deptał. Jesteście naszym światełkiem, że da się w tych ciemnych pomieszczeniach, bo tak to można nazwać, znaleźliście to światełko w tunelu i pokazaliście, że da się wywalczyć wolną Polską. Jaka ona jest, to oczywiście zależy od nas. Nie jesteśmy skazani na Polskę. My jesteśmy Polską obdarowani. Autor tych słów jest wśród nas, ksiądz prawat Bernard Czerneski. To on. Wręczono też nagrody zasłużone dla podbeskidzkiej Solidarności. Sądzę, że ta lekcja Solidarności, to znaczy, że Polska i Polacy mogą być piękni, bardzo by się nam przydała teraz w tych czasach, żeby nawiązać do tego, co łączyło nas w Solidarności. Ideał służby ludziom, żeby wtedy przede wszystkim, żeby była wolna Polska, ale też, żeby ludzie mogli godnie żyć. I ten element godności i takiej współodpowiedzialności za drugiego obywatela jest dalej silny i to jest wielka siła Solidarności, że potrafi to kontynuować. Uważam, że to jest bardzo dobre dziedzictwo i jeżeli go obronimy i pokażemy i naszym obywatelom, nowym pokoleniom, jak i światu, to będziemy się czymś wyróżniać i będziemy bardziej zjednoczeni. Myśmy zrobili właściwie połowę drogi, a może dopiero jedną trzecią do tego, żeby była wolna Polska, a przed wami reszta. Pewnie też nie zdążycie wszystkiego zrobić, no ale jakbyście wszystko zrobili, to po co nam byłyby nasze wnuki potrzebne, więc one muszą jeszcze tam
kolejne rzeczy zrobić. Po tych 38 latach jestem na tym spotkaniu razem z moimi, z dwójką moich wnucząt. Najmłodsza została jeszcze we Wrocławiu, ma 2 latka zaledwie, jeszcze się. Ale my jesteśmy spełnieni tu w Polsce. A to, że są duże kłopoty jeszcze do rozwiązania, no to trzeba je rozwiązywać, trzeba to robić. Rzeczywiście mam satysfakcję, jak patrzę na to, jak wyglądają nasze miasta, jak domy. Gorzej jest z ludźmi. Ktoś bardzo jest zainteresowany, żeby nas podzielić, ktoś w sposób niewłaściwy po prostu postępuje i te siły zła są widoczne w tym wszystkim i to mnie najbardziej boli. I cały czas musimy stawiać czoła, że tak powiem, pracodawcy, który chce wyzyskiwać tych pracowników. Kiedyś również to robiono. Walczyliśmy w jakiś sposób każdy na odcinku swoim o wolność. Chcemy nadal trwać solidarnie w jednym, ale spoiwym niech będzie w naszym, waszym życiu i nas wszystkich miłość. Lecz nade wszystko słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywróć i prawdziwość. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Chcemy też tym ludziom pokazać, że Solidarność żyje, że mają następców i ci następcy godnie ich reprezentują w związku zawodowym, niezależnym związku zawodowym Solidarność. Ilu członków liczyła podbeskidzka Solidarność jesienią 1981 roku? Czym było internowanie działaczy związkowych? Kim był Jerzy Bińkowski? Ponad 30 pytań, 1,5 godziny na odpowiedzi. Oto finał 9. podbeskidzkiego konkursu historycznego Solidarni. No, najtrudniejszym pytaniem dla mnie było chyba o dzień wprowadzenia stanu wojennego, ale nie o datę, tylko o dzień tygodnia, czyli w poniedziałek czy wtorek. I ja wpisałam środa, ale nie mam pojęcia, czy to jest dobre. Test nie był bardzo trudny. W tamtym roku był trudniejszy. W tegorocznym finale wzięło udział 54 uczniów z 19 szkół średnich z Cieszyna, Czechowic, Dziedzic, KUS, Żywca i Bielska-Białej. Żeby być patriotą, trzeba znać historię swojego kraju, a jest to historia najświeższa, której nie uczą nas tak dokładnie w szkołach. Jak się kształtowała nasza historia i jakich błędów nie popełniać w przyszłości, żeby podobne sytuacje nie miały miejsca. Jak powinniśmy się zachować w sytuacjach kryzysowych, jak powinniśmy przeciwdziałać totalitaryzmowi, więc jest to dla nas naprawdę niezwykła szkoła życia. No bo tamte wydarzenia ukształtowały też naszą teraźniejszość. Uczą wyrzekania się błędów w przyszłości. Było też spotkanie ze świadkami tamtej historii. Andrzej Sikora i Janusz Okrzesik. Nie tylko dawni opozycjoniści, ale również posłowie wybrani podczas wyborów w czerwcu 1989 roku odpowiadali na pytania młodzieży. To też ma związek z fasadowością PRL-u, tak? To znaczy tam różne instytucje były, no przecież istniał w PRL-u Sejm. Był Sejm, tak? Podejmował jakieś uchwały. Ale te uchwały, tak jak wyroki do sądu, były dowożone. Tak? Z pytaniami testu najlepiej poradził sobie Jakub Koral, maturzysta z 5. Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Ludzie o takim patriotycznym nastawieniu chętniej uczą się historii, jednakże uważam, że wszyscy powinni znać swoją historię nie tyle z pobudek patriotycznych, co właśnie z chęci zrozumienia świata i jakby wyrobienia sobie też pewnej opinii o byłych czasach i obecnych. Dla tych młodych ludzi jest to historia wcale nieodległa, to jest historia ich rodziców bardzo często, dziadków rzadziej, właśnie rodziców. To, co w moich czasach było historią II wojny światowej, to dla nich to historia Solidarności jest już tą historią taką zamierzchłą. Nie chciałbym, żeby taka była, gdyż ona wciąż jest nie tylko nieodległa, ale również gdzieś wpływa na naszą rzeczywistość.
Solidarność prowadzi w całej Polsce akcję informowania parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości o postulatach i oczekiwaniach związkowców. Związkowcy mają przekazywać posłom i senatorom żądania Solidarności, a także informować o skutkach lekceważenia partnerskiego dialogu. Jest to pierwsza akcja zainicjowana przez sztab protestacyjno-strajkowy RNZZ Solidarność, który zawiązał się 11 stycznia w Warszawie. W Bielsku-Białej związkowcy zamiast odwiedzać biura posłów i senatorów PiS zaprosili ich na posiedzenie zarządu regionu. Na koniec jeszcze rys historyczny o strajku generalnym w 1981 roku. Strajk na Podbeskidziu był bowiem odpowiedzią społeczeństwa na niesprawiedliwość, na bezkarność przedstawicieli lokalnych władz, którym postawiono szereg zarzutów czerpania korzyści z zajmowanych stanowisk. Pracownicy zakładów województwa bielskiego nie strajkowali w 1981 roku o podwyżki płac, o lepsze zaopatrzenie sklepów, o przywileje, lecz właśnie o prawdę i sprawiedliwość. W kilku zdaniach przypomnijmy chronologię tamtych wydarzeń. Już w listopadzie 1980 roku Solidarność zgromadziła materiały, które dowodziły tego, o czym dotąd mówiło się tylko ukradkiem, że spora część przedstawicieli władz partyjnych i administracyjnych, zarówno wojewódzkich, jak i miejskich, traktowała swe stanowiska jako okazję do bezkarnego trwonienia i grabienia wspólnego majątku. Na podstawie ustaleń zawartych ze stroną rządową zarzuty zbadała specjalna komisja Wojewódzkiej Rady Narodowej. W połowie stycznia 1981 roku komisja ta potwierdziła znakomitą większość zarzutów. Mimo to skompromitowani urzędnicy pozostali na swoich stanowiskach. 26 stycznia 1981 roku przeprowadzono strajk ostrzegawczy, a następnego dnia rozpoczął się strajk generalny całego regionu. Trwał do 6 lutego. Trzeba było 240 godzin solidarnego protestu dziesiątków tysięcy pracowników regionu, wspieranych przez całe społeczeństwo, by wreszcie władze państwowe spełniły postulaty związkowców. Wielką rolę w rozwiązywaniu konfliktu na Podbeskidziu odegrał Kościół katolicki. Od samego początku konfliktu kapłani byli ze strajkującymi, sprawując msze święte i głosząc Słowo Boże, służąc posługą w polowych konfesjonałach. 3 lutego przyjechała do Bielska grupa mediatorów z Episkopatu Polski. Na jej czele stał osobisty wysłannik prymasa Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, biskup Bronisław Dąbrowski, ówczesny sekretarz Episkopatu Polski. Przedstawiciele Kościoła przyjęli na siebie rolę nie tylko mediatorów, ale i gwarantów realizacji podpisanego nad ranem 6 lutego 1981 roku porozumienia. Tego samego poranka wszyscy duchowni wspierający strajkujących odprawili w sali bielskiej Mewelany, gdzie mieściła się siedziba Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, dziękczynną mszę świętą. Wielu uczestników tamtego protestu już kilka miesięcy później swą wolnością zapłaciło za działalność związkową, za łaknienie sprawiedliwości i głoszenie prawdy. Nastał stan wojenny. Ciemny czas odwetu i zemsty, gdy wydawało się, znowu zatriumfowało kłamstwo, niesprawiedliwość i pogarda dla człowieka. Jednak właśnie w latach stanu wojennego
Pamięć strajkowego zwycięstwa z 1981 roku dawała podbeskidzkiej Solidarności siłę do przetrwania i prowadzenia trudnej działalności podziemnej. Po 1989 roku tradycją stały się doroczne spotkania uczestników tamtych wydarzeń. Cichych i najczęściej nieznanych bohaterów tamtego protestu. Dzisiaj spotykamy się na kolejnym takim właśnie spotkaniu, pełnym wspomnień, refleksji, ale też wdzięczności wobec tych, którzy walczyli i wywalczyli nam wolną Polskę.